Tegoroczną edycję mają zaszczyt poprowadzić Alicja Wiśniewska, Karolina Jutkiewicz, Dominik Blok oraz Paweł Sępo. W tym roku wystąpi przed Państwem 29 uczestników, którzy zaprezentują się w trzech kategoriach. Śpiew, muzyka, instrumentalna, taniec, sztuka. Proszę o zabranie głosu osobę, która w szczególny sposób wesprze nasze talenty słowami otuchy. Zapraszam panią dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Elblągu, panią Zofię Ostrówkę. Witam państwa bardzo serdecznie. No, tego nie było w programie, a przynajmniej ja nie widziałam. Ale tym bardziej jest mi miło, że mogę po raz kolejny powitać was na tej sali na niesamowitej uroczystości, jaką jest Festiwal Naszych Szkolnych Talentów. Muszę wam powiedzieć, że jest mi szczególnie miło, że są wśród nas także zwycięzcy poprzednich edycji. To znaczy, że jest to taka impreza, na którą się chętnie przychodzi. A dodając wam otuchy, chciałam powiedzieć może niezbyt popularne słowa, że tak naprawdę w człowieku liczy się nie tylko szkolna ocena, nie tylko to, czy macie szóstki, czy piątki. Wszyscy uczniowie szkół ogólnokształcących, zespołu szkół ogólnokształcących to młodzież bardzo mądra. Ale poza tą mądrością macie jeszcze coś wielkiego. Macie talent, macie serce i umiecie z tego korzystać. Pamiętajcie, że w człowieku ważne jest to, co mądre, dobre i piękne. Życzę wszystkim sukcesów i wspaniałej zabawy. Dziękuję wam. Nie masz oczu bardziej błękitne niż tamta miała. Kiedyś na żartów niebo strzępy porwała. Starsze panie spotyka studenta Politechniki i pyta się go: proszę pana, czy ja w dobrym kierunku idę na dworzec? A student mówi: tak, w dobrym kierunku. Odchodzi. Ale zwróć się przeciwny. Na ekranie. No.
Dziękuję bardzo. Jak widać, Wiktoria maluje, rysuje, więc jaka jest twoja ulubiona technika malarska? Nie mam swojej ulubionej techniki, ponieważ chodzę od drugiej klasy na zajęcia i pan, który prowadzi te zajęcia, po prostu daje mi zadania i ja to robię. Dziękuję. Do that reason.
Wszystko jest już niczym. Byłaś dla mnie wszystkim.